Masz problem z lockoutem przy wyciskaniu? Warto sprawdzić, czy w ogóle używasz dobrze tricepsa. Jak zobaczymy sobie na Rafale, trzecia, czwarta końcówki ruchu wyciskania jest dla nas samym wyprostem praktycznie stawu łokciowego i to jest naszą intencją, włożenie tutaj łokcia do środka. Całego wyciskania nie będziemy omawiać, bo mamy na ten temat osobne materiały, aczkolwiek zwróćcie proszę uwagę u siebie, czy to wyciskanie rzeczywiście pod sam koniec jest wykonywane wyprostem łokcia, czy może przypadkiem wyjście dalej łopatką i angażowaniem jeszcze bardziej mięśni piersiowych, co jest dosyć paradoksalne, ale sporo razy się z tym spotkaliśmy, że lockout wyciskania praktycznie zamiast tricepsem robicie klatą. Stąd się biorą różne bóle, przede wszystkim piersiowego mniejszego, barków, gdzieś tutaj rejonów okolic obojczyka. Jeśli macie z tym problemy, to bardzo możliwe, że właśnie macie z tym problem. Co z tym robimy? No to przede wszystkim sama intencja wyprostu łokcia pod koniec. To się może wydać troszeczkę głupie, ale jeśli macie z tym problem, no to oczywiście trzeba świadomie przejść przez ten element ruchu. Czyli wyciskanie to dla nas wyrzut z klatki piersiowej z dołu i wyblokowanie łokci pod koniec, włożenie ich do środka. Możemy tutaj się spotkać z tym samym ruchem na przykład przy ćwiczeniu Tate Press albo przy wyciskaniu z deską, którą zalecamy do poprawy tego mankamentu. I mocno tutaj zaznaczę i zwrócę uwagę, to nie jest po to, żebyśmy załadowali tutaj ponad maksymalny ciężar przy wyciskaniu. Chcemy dosyć rozsądnie dobrać ciężary, żeby nie przeładowało nas to ćwiczenie w planie treningowym. I trenujemy samą końcówkę ruchu, dokładnie właśnie zginając i wkładając łokcie pod sam koniec ruchu. I gwarantuję Wam, że sama intencja już tego zwiększy zaangażowanie tricepsa w Waszym treningu i prawdopodobnie dołoży na ławce, jeśli wcześniej przepychaliście ten ruch wszystkim, tylko nie tricepsem. Dziękuję i pozdrawiam.